i przechodzimy do poziomu piątego. Wy już jesteście po... Wy już macie odcinek z poziomu czwartego na kanale. Teraz zaczyna się odcinek z poziomu piątego. I zaczniemy sobie od numeru, od jedynki oczywiście. Tak jak było w poprzednich częściach. Lecimy po kolei. Od jedynki do szóstki. Wy tak macie scalane. A ja inaczej to przechodzę. Jak zwróciliście uwagę, to Prudence ma w torbie pieska, który mruga oczami i ma jako kartkę. I to przy każdym stroju. Dobra. U was to jest working numer 26, u mnie to jest working numer 8. Który będzie robiony. A u was 26, który będzie oglądany, no chyba, że w jakimś innym... Chyba, że w jakiś inny sposób to oglądacie. Ja jednak w to nie będę wnikał. Jak wam się... Wy oglądacie, jak wam się, że mnie podoba. A ja dla was tylko nagrywam. Nie potrzebuję wiedzieć, czy oglądaliście po kolei, czy jak to oglądaliście. Mnie to nie interesuje. Oglądaliście, jak wam było wygodnie, tak? Kogoś tam trafiło na dole. O, spadnij. Gdzie ty uciekasz? Chcesz dostać swoje baty? Chyba początek kanapki dostał. Okej, okay, pokonani, 25 monet zebrane. No i tam też szybko się przechodzi. Okej, okay, pokonani wszyscy, co do jednego. Dobra, lecimy po ptaszkę, bo on nam ucieka, a ja mam ochotę go dopaść. Będzie jeden ptaszek więcej, bo tu jest do zabicia aż 100 ptaków. A mamy ile? 59. To będzie 60, jeśli go dorwiemy. Leć tam. Jednak muszę podskakiwać, żeby widzieć, czy on leci, bo inaczej nie poleci. Chyba, że oberwałem od ptaka, ale za chwilę dostanie za swoje. Ej, gdzie? No i jeszcze mi uciekł. Okej, okay, teraz już się spadłeś. Ja już nawet nie mam ochoty tam do ciebie spadać. Ale jak nie mam za ciebie punktów, to... Bo chyba nie mam za niego punktów. No i jeszcze padłem do sera. Aż dwa naraz teraz pokonałem. Okej, trzeci etap, poziom piątego. Przeskakujemy sobie tam. No nie trafiłem. Teraz nie trafiłem. Nie da się inaczej. Przedłużał niepotrzebnie. Tutaj pokonani. Monetka mi tam została. Tutaj zebrana. Grzybki już się zaczęły. Hamburgerek. Burgerzilla jest nazywana. Ten hamburger to jest nazywany Burgerzilla. Ogóreczek. Tutaj mało ogórków jest w poziomie piątym. No nie przesadzajcie sobie. Co się w zasadzie stało? Przegrałem.
Okej. Jeszcze monetkę trzeba zebrać. No. Na szczęście to długo nie trwało, ale. Okej. Tylko nie proszę mi o odcinek przedłużać przez to. Z poziom 5. Owszem, poziom 5 jest krótki, ale. Najlepiej byście nie widzieli, że porażkę, jeżeli ją zaliczą, tylko przez to, że chciałem ogórka załapić. Dzięki temu, jak załatwię tego ogórka, to nie będzie trzeba dużo ogórków nabijać, jak będzie robiony bardzo prudencko. Bo on jeszcze jest niezrobiony, jak jest robiony przeze mnie kenworki, które robię. Na górę czy kościół? Lecimy na górę. Pomidorki tu były. Jeszcze w jednego wpadłem. Za szybko chciałem pójść tam. O, chciałem tego sera rozwalić. Dobra, to już go zostawiam w spokoju. Chciałem ten ser rozwalić i się skończyło tak, jak nie powinno. Te grzybki też rozwalę, bo ich. No serio, w ptaka wleciałem. Jak to jest? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy wam się chce oglądać moje porażki. Napiszcie to w komentarzach, czy wam się chce oglądać moje porażki. No nie wiem, czy mam wycinać te porażki, jak ja robię. Nie, znowu. Za blisko poszedłem. Okej, teraz jestem tak blisko. Okej, sera trafiłem. Byłem tak blisko, a to jest te sery chyba. Nie wiem, czy to są sery, czy cokolwiek. Czy coś innego. Ale bardziej ser niż się tutaj. Bardziej ser mi przypomina ten. Z tego, że tam to jest rozciągnięte. No i skuter uratowano. Dobra. 200 tych mamy, nie? 60 brakuje, żeby kupić kolejne stroje. A stroje są kupowane, są kupowanie stroje jest porozrzucane. Więc nie wiem, w której części jest kupowany który strój. Jak będziecie oglądać po kolei, to będziecie wiedzieć. Jak będziecie nie oglądać po kolei, to nie będziecie wiedzieć. No, u was i tak to nie jest po kolei te worki. Ale według poziomów jest już po kolei. Poziomami to leci, nie? Już. 4 poziomy mieliście, to teraz poziom 5 się zaczął. I kolejny warpki, który zrobimy, to będzie warpki numer 9. U was warpki numer 27. A tu już się chyba domyślacie, co nie? No właśnie. Nie kupujesz jeszcze strojów? Zbieram 10 dolców i wtedy kupimy. Jump again podczas. Dobra. Nawet nie trzeba na tego balona czekać, aż on się wbije. Jak w powietrze. Tylko poziom 5 mi tak najbardziej wyszedł, że praktycznie wszystkie misje są po kolei. Zjedziemy sobie. Nie damy się. Dobra, nie, jedną monetkę zebrałem, drugiej już nie zbiorę.
Kaszku macie te kanapki. Jeszcze udało mi się przejechać hamburgera. Okej. Okej, zjechane. Możemy już iść tam, ale ja najpierw idę po monety. No. Okej, teraz udało się wskoczyć. Idę pierw po monety, bo tutaj jest dosyć spora ilość do zebrania. Czyli w każdym poziomie jest dużo monet, które nie wymagają mocy. A skoro nie wymagają mocy, to dobrze je zebrać, tak? Żeby później nie trzeba było nadrabiać. O, burgery z Wingles są pokonane. Jeszcze sobie zejdziemy na dół po te kilka monetek. Jeszcze możemy sobie zebrać te dwie. Dobra, idziemy tam. Ponieważ mamy double czy skok, to tym bardziej nam to przyspiesza. A ja jeszcze wpadłem w tego, no. Dobra. Możemy sobie wskoczyć na tam. I w drodze powrotnie pokonamy tamtych przeciwników. O, myślałem, że nie oberwę, ale się niestety nie udało nie oberwać. Ogólnie widziałem taki sposób, tylko nie wiem jak go wykorzystać, że skuter ma taką umiejętność, że jak sobie postoi na górce, robi chyba dwa ataki deską i zjedzie z tej górki, to się robi trzęsienie ziemi i wszyscy przeciwnicy, którzy są w poziomie, dostają damage. Nie wiem, jak to zrobić. Jeśli wy znacie ten sposób, to możecie napisać, jak on działa. Bo widziałem, że ludzie na nagraniach takie coś robili, a ja nie wiem, jak to zrobić. Próbowałem kiedyś tam robić, ale się nie udało. Nie udało mi się jeszcze ani razu zrobić trzęsienia ziemi. Bo jakby ktoś pytał, to znał ten sposób, tylko nie wiem go użyć. Dobra. Teraz lecimy do tutaj, bo to tutaj mieliśmy zakończyć poziom. Ok, dostałeś jeszcze. No i mamy uratowanego Kingslaya. 81 monety to jest bardzo dużo. Taka suma to jest dobra, żeby wynieść z poziomu. Jeszcze mamy 50 za burgery. Co tu bardziej? Będziemy mieli więcej kasy, czyli to jest 331. Ok, Ground Pound, dobrze. No i teraz szósty poziom będzie odblokowywany. A wy będziecie mieli dalej poziom piąty. Teraz czas na w mojej kolejności orki numer 21, w waszej kolejności orki numer 28, tak? 29, tak, 28. 28, no to wiecie już, kto to jest. Zrobimy to nią. To jest Captain Cory. Możemy sobie jeszcze kupić ten strój. No, żeby było coś innego. A później jak tam zbieramy z tego poziomu, bo chyba się uda, to kupimy ten drugi. A jak nie z tego poziomu, to... Jak będziecie oglądać po kolei, to będziecie wiedzieć, kiedy zostanie kupiony jej ten strój. Wiecie, że to jest nieregularne, więc wszystko, co się dzieje w tej grze, jest nieregularne. Patrząc na to, jak wy to oglądacie, nie? O, tak jak powtarzać się będę, żeby nie było żadnych zastrzeżeń. Ja ustaliłem kolejność, która nie jest kolejnością w grze, tak? To tak dla przypomnienia, dla formalności, dla tych, którzy by mieli, nie wiem, narzucić mi, że dlaczego robisz tak, a nie inaczej, bo właśnie taką kolejność sobie wyznaczyłem.
i taką kolejność stosuje. Dzięki temu każdy klient wykona odpowiednią ilość misji. I to konkretną ilość misji. I porówno będą mieli wszyscy. Wszyscy będą mieli porówno misję. Ok, idziemy. Poziom 5 się szybko przechodzi. Jak to zresztą już widzieliście przy poprzednich workach w poziomie 5. Jeszcze ptaszka sobie dopadniemy. O czemu nie? Dobra. Mógłbym sobie tego ptaszka już oszczędzić, ale nie dam mu żyć. Nie damy mu żyć. Pokonamy go, tylko musimy niestety, nie wiem, czy musimy to robić, żeby jakiegoś przeciwnika pokonać, który sobie nam ucieknie. Ok, pokonamy. Ok. Skaku tutaj, tego. Tam nic nie ma poza gummy wormem. Przeskoczymy? Tak jest. Pokonana cała trójka ptaszków. Podpicą się fajnie, pokonuje przeciwników. No, chodź tu. Niestety spadliśmy tutaj. To nie było specjalne, ale i tak bym tutaj spadł. Jakbym nie spadł specjalnie, to bym... Znaczy, jak to nie było specjalne spadnięcie, to później bym i tak nie spadł. Widzicie, poziom 5, jak szybko się przechodzi. Myślę, że on będzie... Bo to jest poziom, który najbardziej lubię, bo się go najszybciej przechodzi. Poza poziomem 1. No, ten poziom 5 się najszybciej przechodzi. Bo po prostu jest to prosta droga do celu. Jeszcze nie padłem ani razu, więc... Można też to wywnioskować z czasu, jaki potrzebowałem, żeby to przejść, jak szybko się przechodzi. 3 minuty już mamy zrobionego ja numer 28. U mnie 21. Jeszcze tych pokonamy i lecimy po naszego klienta, który czeka na nas za tą skałą. Tak jest, jakby ktoś się pytał, to ten kamień jest nam tu potrzebny, a inaczej nie dosięgniemy. Dobra, mamy Conora. Kapitan Cory. 14 klientami już zrobiłem jakiś poziom. Jakiegoś workia. Ok, 120 coinów. I mamy odblokowanego Conora. Kolejny workiem, czyli u mnie 26, u was worki numer. ...29 to jest worki. Najbardziej po kolei to jest w levelu 5, co przechodzę workia. No ale u mnie to jest nieregularne, tak jak to było do tej pory. I weźmiemy sobie kahunę i ten strój. Tak jest. Mam nadzieję, że Wam się seria podoba. Jak zauważyliście, Paparu już jest w mojej kolejności uratowany, ale kto go uratował, to się dowiecie później. Kafuną się fajnie bije. No. Jeszcze raz oberwałem.
jeszcze tutaj krakersa. Ciach. Gamiro. Gami wormy zbieramy. Tutaj jeden już mamy. Pozbijajmy ptaszki. Tutaj jeszcze tego naskoczymy. Sobie troszeczkę z ground poundowałem. Ciach. Kim, tutaj ciak. No nie mogę tego ptaka dorwać, niestety. Spadaj sobie. Ok, zaliczyło punkty za ptaka. Bo za przeciwnika 10 punktów dają. Nieważne, kto jest, 10 punktów za pokonanie przeciwnika jest. Tam Gummy Worma widzę, mamy. Za chwilę sobie go zbierzemy. Dwa krakersy chyba są tu do zniszczenia, nie? Tutaj mamy trzeciego już. Poziom 5 szybko się przechodzi, więc za chwilę będzie koniec. Wejście, więc idziemy. Czwarty Gummy Worm. Ok, i lecimy do góry. Pac. Pac. I lecimy do czwartego i ostatniego etapu. Trzeba czekać, aż one się podniosą. Wystarczy tak. Mógłbym zrobić mi taki numer, ale dobra, jak już tu jestem. Weźmy tego Gummy Worma i idziemy zakończyć poziom. Jest takie chodzenie na skróty troszeczkę, ale skoro można, to czemu nie? Oczywiście krakers jeszcze sobie rozwalę, bo... A w sumie... Gilbert... coś pokazać, żeby zobaczyć, ale no nie muszę. Po prostu chodziło mi o to, żeby zobaczyć, ile krakersu jest do rozwalenia, ale już zrezygnowałem, żeby to zobaczyć. Okej. Okay. O, pacnięty. Teraz tylko tutaj te grzybki pokonać, bo chyba za nie... Nie, za nie... W sumie barza chyba jeszcze nie ma za nie. Kwestie barza będziemy później ogarniać. To jest na to osobny odcinek oczywiście. Trzy są na barza. Dwa... W sumie jeden już... wszedł, drugi wejdzie po poziomie 6 i trzeci wejdzie po poziomie 9. Tak jest, Papagu już tu z nami jest, ale nie pokażę wam. W sumie dopiero jak będzie poziom 9, to się dowiecie, kto go uwolnił. Okej. Warpi 41. U was to jest warpi 30. I zrobi to Boomer. Kupimy strój dla Clover. Tak jest, Bomber to zrobi. A będzie to strój ten. Okay. Workujemy. 41 zakończę poziom 5. A mam już się zakończyć poziom 5. Workujemy 31.
Oczywiście nie będziecie wiedzieć tej liczby, ale możecie sobie można sobie pomyśleć, tak? Okej, lecimy tu. Jeszcze raz go trafić. Mamy drugiego blogera z 8. Aż mu muzyczka przycichła, jak go na to strzelała. O, kogoś tam trafiłem, czy jak? No, chyba to po prostu było trafienie w ptaki. Niestety musimy przejść tędy, żeby sobie przelecieć w sumie. Nie, nie możemy. Okej, i lecimy tu. Mamy już dwa burgery. Idziemy tędy, po monetki. I teraz pójdziemy, już sobie możemy jeszcze spróbować złapać tę monetkę. Tak, udało się. Idziemy po burgera, którego tam widzimy. Tego burgera nie idzie zgubić. Znaczy są oczywiście miejsca, w które można by było nie zauważyć, jakby się gry nie znało. Polecimy tak. Wszyscy dostali z naszej broni. I czwarty burger pokonany. W tym etapie były dwa burgery. Okej. Ta jej broń to jest dosyć głośna. Więc jak ktoś ma... Niestety nic nie zrobię tak. Ogólnie wiem, że tam można sobie zglajdować, nie? Jakby ktoś pytał, to ja wiem, że można zrobić takiego buga, żeby tam wskoczyć, ale no... Nie zawsze się to uda. A widzicie, wskoczyłem tu. Ale oczywiście to jest schodzenie na skróty, tak. Tam jest wymagany dub jump i najlepiej powinno się tak robić, że akurat dub jumpem trzeba to zrobić, a nie chodzić na skróty. No ale jak ktoś woli chodzić na skróty, no to ja nie mam o to problemu, tak w końcu wy sobie gracie tak jak wam wygodnie. A ja sobie gram tak jak mi wygodnie, tak. Więc 62, kolejne mamy, 5 burgerów. Jak ona strzela, to aż gra się cicha robi. Muzyczka ucichła. O, masz ogórku. Jeszcze przyjąłem damage na klatę. Dobra. A tam niedaleko jest checkpoint, nie? Okej, jeszcze te dwa coiny sobie weźmiemy. Grzybek i ogórek z odległości pokonani, żeby nie tracić życia, jakbyśmy mieli nagle nie trafić. Szybko przeszedłem ten poziom. 4 minuty jest pokonany, tak? Poziom z tym burgerem. Okej, jeszcze tego sobie połowę pokonaliśmy. Teraz musimy lecieć tutaj. Jakbyście byli zainteresowani, to też byście znaleźli tego burgera, nie znając gry. Więc ta gra jest na tyle łatwa, że wszystko można znaleźć, nawet jak się gry nie zna, tak? Łatwo jest w tej grze. Okej. Pokonajmy te grzybki. Te ptaszki. A, tam burgera już trafiłem. Dobra. A to 41 łatki mojej kolejności, waszej 30. Nie został zaliczony, tak. Wszyscy dostali z naszej broni. Okej. Więc ostatni raz wychodzę z poziomu 5. Chyba, że jakiegoś badża bym jeszcze w tym poziomie robił. Brawo, brawo, Big Pauli, dzięki za brawa. Ok, jest 28 coinów, czyli 41 warpi u mnie, 30 warpi u was. Jest warpi 38, u was jest warpi numer... Który? 31. 31 i zrobi to Sarczwan.
podstawowym stroju. W podstawowym stroju, tak jest. Więc no, w ten sposób będzie już zakończone przechodzenie poziomu 5, tak? Właśnie oglądanie przez was, bo ja mam jeszcze Workia 30, tak? Czyli ten z burgerami. W waszej kolejności oczywiście patrząc. Ja mam go w jakiejś innej kolejności. Dobra, a ptaszek sobie uciekł, więc trzeba go złapać. Nie ma tak, że ptaszki sobie uciekają przed nami. Masz. Ptaszki też muszą dostać swoją cebulkę od naszego Sarchwana. Sarchwan częstuje cebulkę, trzeba ją dostać, tak, a nie sobie uciekać. Oczywiście no... O, traciłem tam kanapki. Ile ich kanapek? Chyba dwie. Dobra. Chyba dwie kanapki trafiliśmy. Tutaj jeszcze jest... Okej, już nie trzeba tam na dół schodzić, bo nikogo nie ma. Więc w ten sposób nie musimy ani schodzić na dół, ani się wracać, więc mamy coś do przodu. Okej. Zacząłem. Swoim zbieraniem koniów kończy waszą oglądalność w poziomie 5. Ok, spadliśmy sobie, znaczy zebraliśmy koiny. Gdzie jest ten mały? Dobra. Dobra, już tam. O, chyba ptaszka trafiłem. Dobra. Chyba ptaszka trafiłem, nie wiem. Ale już się nie będziemy po niego wracać. Najwyżej nie będzie punktów za niego. O, dwóch na raz. Dobra. 50 coinów mamy. Jeszcze drugie 50. Mam nadzieję, że wam się podobają ten mój sposób na przechodzenie worki w kolejności poziomowej, tak? Tak jak to jest w poziomie. Oczywiście no jest nieregularny, patrząc na to, w jakiej kolejności ja to robię, tak? No. Masz... No nie. Dobrze, że tylko jedno serce, a nie dwa. Ale szkoda, że w ogóle serce stracone. Tutaj ptaszek się pokonamy już i musimy zejść na dół, bo to są coiny. Te 3 oraz te 8. No i jeszcze jednego coina zgubiłem. Fajnie, że trzeba jeszcze wracać się, ale na szczęście to jest tylko jeden coin, więc łatwo było się po niego podbijać. Tutaj lepiej będzie... Okej, to było troszeczkę ryzykowne, ale udało się przeskoczyć bez straty życia. Chciałem powiedzieć, że tu będzie lepiej poczekać, aż te sery się podniosą, no ale zaryzykowałem raz i się opłaciło. Dobra, tutaj... Dobra, test się przeskoczył. Przez chwilę chciałem nie przeskakiwać, tylko po prostu poczekać, ale... Okej. Jak się już tu jest, jak się już to mam wytrenowane, to jest dobrze. Wolałem spać na bok niż na ogórkach, którego nie widziałem, gdzie on jest. Okej, czyli jeszcze 8 coinów do zebrania. Tylko 3 miejsca w poziomie 5 mają takie miejsce, że trzeba się powspinać. Znaczy podbijać o ściany. Czy on nas... No, myślałem, że na mnie nie walną, dobra. No to było sprawdzenie, czy... No nie. Ja już nie pokonuję tego sera. Musi przeżyć sobie. O, trafiliśmy ptaszka. Może jednak trafimy? Nie trafimy już, dobra. Będziemy próbować stracić życia na jednak jakiegoś sera, no bo... Straciłem życie na grzybku. Dobra.
Tylko niewiele straciliśmy. Ile poziom trwa? 4 minuty. Przechodzenie poziomu 4 minuty trwa, dobra. Nie, już. Ja chciałem jeszcze raz próbować, ale widać niepotrzebnie. Za bardzo chciałem pokonać tego sera, więc straciliśmy serce niepotrzebnie i ogólnie przegraliśmy poprzedni poziom. Mam nadzieję, że nikt mi za to łapki w dół nie da, bo chyba nie zasługuje. No, jeszcze jednego coina mamy do zadania. Ok. Sobie posprzątamy tutaj poziom i teraz bierzemy coiny. Coina. Ok. Więc w ten sposób został zakończony poziom. Widzieliście, że w wykonaniu każdy warpi poziom 5, tak? A ten warpi został wam. Ta kolejność tutaj, w tej kolejności, w końcu macie ten poziom 5 pokazany, tak? Ok, 220 coinów. I warpiłem 41 w mojej kolejności. W waszej kolejności warpiłem 31. Zakończyliśmy poziom 5. Więc jutro czeka nas poziom 6, tak? Jutro poziom 6.